Witam serdecznie. Kontynuujemy listę z wnioskowania statystycznego. Zadanie drugie. Co tutaj? Tu jest takie zadanie, że mamy informacje na temat płacy jakichś pracowników. Znaczy nie mamy konkretnie tych danych, tylko mamy takie już jakby zagregowane dane, że średnia płaca tam wyszła 850 zł, jakby trzałowa. To było policzone na podstawie 25 obserwacji. Odchylenie standardowe z próby wyszło 100 zł. No i co? I pytanie na koniec tego zadania jest, czy na podstawie tych danych możemy stwierdzić, że odchylenie standardowe naszych danych jest większe niż 120 zł. No to jakby ja na dzień dobry mówię, że nie jest większe, nie możemy tego stwierdzić. Dlaczego? No bo żeby w ogóle móc powiedzieć, że jest większe niż 120, no to musielibyśmy mieć tutaj obserwację z danych większą niż 120 i to w jakiś sposób wyraźnie większe. Tutaj od razu mamy sugestię, że nie będzie większe. No ale dobra, policzmy to porządnie. Pierwsze co? Nasza statystyka testowa jest z rozkładu chi kwadrat o n-1 stopniach swobody, czyli 24 stopniach swobody. I co? Jak ona wygląda? To jest tak. N minus 1 razy S kwadrat przez S0. Znaczy o, sigma, nasza prawdziwa. Bo S to jest estymator, sigma to jest prawdziwe odchylenie standardowe tej populacji. Czyli co? Czyli tutaj będzie sigma 0 do kwadratu. I teraz tak. No to musimy po pierwsze jakby podnieść te obserwacje, te dane do kwadratu. No jak tu widzimy właśnie średnia nie jest istotna w tej statystyce. Tutaj mamy 24 razy S kwadrat, no to jest 10 tysięcy przez 120 do kwadratu, to jest 14 400. No oczywiście możemy coś tam upraszczać. Natomiast powiedzmy sobie może od razu, chociaż w sumie się wszystko ładnie uprości, wyjdzie 16 i 2 trzecie. Także tutaj mam to wyliczone na Excelu, ale nawet nie było to potrzebne. Natomiast co jest potrzebne? Potrzebujemy teraz stwierdzić, czy co tak naprawdę mówi nam ta wartość statystyki. Naszym obszarem odrzucenia, no tutaj właśnie, jak mamy hipoteza zerowa, nie napisałem, hipoteza zerowa jest taka, że S, a w zasadzie, no bo na odchylenie standardowe jakby nie ma specjalnych testów, tylko jest na wariancję. Czyli nasza hipoteza zerowa będzie dotyczyła wariancji, że nasze sigma do kwadratu jest mniejsze lub równe niż 120 do kwadratu, a sigma 0, a nasza hipoteza alternatywna będzie mówiła, że sigma 0 do kwadratu jest większe niż 120. Jeśli będziemy mieli podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, to przyjmujemy hipotezę alternatywną. Wtedy odpowiedź na pytanie będziemy miało tak. 120 do kwadratu. No to co? No to im większe wartości tej statystyki, tym jakby bardziej prawdopodobna jest hipoteza alternatywna. Czyli nasz obszar odrzucenia, no to będzie z rozkładu chi kwadrat o 24 stopniach swobody. No i tutaj znowu poziom istotności mieliśmy podany w zadaniu 0,05, czyli bierzemy 0,05 dla 24 stopni swobody. No i odtąd aż do nieskończoności. Taki jest obszar odrzucenia. Ta wartość, to tutaj sobie sprawdzimy szybko, 36, 41, 50. 36,4150. Dobra, no to zaranie trzeba pisać do nieskończoności. No i co widzimy? Widzimy, że nasze chi kwadrat 24 absolutnie nie należy do obszaru odrzucenia, a skoro nie należy do obszaru odrzucenia, to znaczy, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli nie mamy podstaw, by twierdzić, że odchylenie standardowe naszych obserwacji jest większe niż 120. Czyli nie ma podstaw
do odrzucenia cenia H0. Co nie znaczy, że przyjmujemy H0, tylko właśnie, że nie ma podstaw. Także to by było tutaj, myślę, na tyle. Dziękuję.